No proszę, Piotr. Ja nie wiedziałam, że ty jesteś takim utalentowanym nauczycielem. Nie, no bo ja chciałam tylko Kasi wytłumaczyć. Jasne. Słuchajcie, Piotr mnie dzisiaj zastąpi. Ale no cóż to za skromność. No zapraszam na środeczek. No zapraszam. Powodzonka, kochana. Powodzonka. No. Zaczynaj. Trzymam kciuki, Piotr. Kochani, w takim razie to by było na tyle. Proszę się spakować i grzecznie wszyscy do domu. Ale zaraz. Chwileczkę, no. Tak nie można. Panie Konradzie, jeżeli ma pan jakiekolwiek uwagi do mojego sposobu prowadzenia zajęć, proszę je zgłosić na dyżurze po zajęciach lekcyjnych. Jeżeli to wszystko, to dziękuję bardzo. Ale... No ale przecież tak nie można, no. Siadaj, Julia. Pała. Kolejna. Ech, co ja z wami mam? Czy wiecie, że jak nauczyciel będzie uczyć przez całe życie, to w sumie będzie uczyć 6000 osób? Jestem jak ta pszczoła, co zbiera dla was miód. A wy tego nie doceniacie. Tak? A wie pani, że taka przeciętna pszczoła żyje od 36 do 40 dni i jest w stanie zapylić przez całe swoje życie 4000 kwiatów? I oczywiście jest to bardzo imponujący wynik, ale cała ilość tego pułku daje nam tylko pół łyżeczki miodu. A dla takiej pszczoły to jest całe życie. Więc warto się zastanowić, pani profesor, czy warto. Piotr, ja naprawdę wszystko rozumiem, no twoje śmieszki, heheszki, no ale... Ale kradzież Grześkowi żołądka nie sprawi, że będziesz mógł więcej jeść. No, w tej sytuacji ja po prostu muszę zadzwonić do twoich rodziców. No dobrze, to proszę zadzwonić z mojego. A to niby dlaczego? Przecież mam swój. Wie pan, co nieco wiem o sytuacji w oświacie z pensjami dla nauczycieli. Ja mam darmowe minuty, a dodatkowo po ostatnim zebraniu pański numer jest zablokowany u moich rodziców. I kolejna grupa. Kaktusowate. Należące do sukulentów łodygowych, rodzina goździkowców. Jak wiecie, kwiatostan jest bardzo istotny, ponieważ... proszę pani, dzwonek był. Wiem, ale dzwonek jest dla nauczyciela. Aha, okej. A ty dokąd? No, na przerwę. W końcu dzwonek jest dla nauczyciela, także mnie nie obowiązuje. Miłego dnia. No dobrze, to napisz nam proszę, Kasiu, ładnie na tablicy. Wprawdzie orłem z geografii nie jesteś, ale... Przepraszam, ale co to jest? To wygląda jakby kura pazurem napisała. To? No to jest moja czcionka, panie profesorze. Czcionka, wszystko fudę. I no bardzo śmieszne, pośmialiśmy się. To może powiedz nam, gdzie leży Krym? Krym. Na ciastku. Kasiu, ja sobie takiego zachowania nie życzę. Ale ja myślałam, że to jest lekcja geografii, a nie koncert życzeń. Ja nie jestem twoim kolegą. Ale ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, panie profesorze, bo ja mam dobry gust. Ja zaraz zadzwonię do twoich rodziców. A co, nie ma pan własnych przyjaciół? Tak w ogóle to nie znam odpowiedzi na to zadanie. Dzięki. Aha, ale nie zgłaszałaś nieprzygotowania, młoda damo. Zgłaszałam. Tak? Ale nie słyszałem. To chyba czas najwyższy wybrać się do laryngologa, panie profesorze. Chociaż w pana wieku to chyba już geriatra. Bo jeszcze pan w ogóle zapomni, że byłam u tablicy. Jeśli w ogóle pan jeszcze kojarzy moje imię. Nienawidzę gówniaków. Piotr, praca domowa jest? Ależ oczywiście, że jest, panie profesor. To pokaż, proszę. Wie pani, to rozczarowujące dla mnie. Od kiedy nas pani uczy, mówiła pani, żeby podążać za słowami Biblii. A co pani teraz robi? Co? O czym ty mówisz?
Pismo Święte mówi jasno. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Także z mojej strony praca domowa jest tutaj, a piłeczka wiary jest po pani stronie. Aria, no źle, źle, nie umiesz nic. Siadaj. Kolejna jedynka. Ja to bym się jednak wstrzymała z tymi jedynkami na pani miejscu. Że co, proszę? Wie pani, moi rodzice są w Radzie Nadzorczej tej szkoły. Rodzice Julii, Piotera i Kasi też. I wszyscy mamy jedynki. I co z tego? Zasłużyliście sobie na nie. Wie pani, teraz jest tyle zwolnień planowanych w szkole i przykro by było, gdyby pani nazwisko znalazło się na liście osób, które już tutaj nie będą pracować. Całkiem przypadkiem, prawda? Czy wy mi grozicie? Gdzież, skąd? Gdzie my i groźby, pani profesor? Aria tylko stwierdza fakt. To co, pani profesor? Może tą jedynkę zamienimy na taki mały minusik? Wy jesteście potworami. My? Potworami? Dzięki takim potworom jak my ma pani pracę. Więc to chyba nie jest taki zły układ, co? A ja wtedy mnie zaprosiłam do imprezy. Julia, jak masz tyle do powiedzenia, to powiedz nam proszę, w którym roku wydano Krzyżaków Henryka Sienkiewicza? W 1897. Błąd, moja droga, w 1900. No niestety, ale będę zmuszona wystawić jedynkę. Nie, to chyba pani powinna sobie wstawić jedynkę. Słucham, młoda damo? No tak, bo pani data odnosi się do jubileuszowego wydania z 1900 roku, wydanego w Warszawie przez wydawnictwo Gebefner i Wolf. Ale pierwotni Krzyżacy byli wydawani na łamach tygodnika ilustrowanego 1897 przez kolejne 3 lata. Ej, przepraszam, bo ja czasami podsłuchuję innych nauczycieli. No i została pani tym razem zgaszona jak przysłowiowy pet, pani Różalska. No to może ja zaparzę kawki w nauczycielskim. Gratulacje, Julia! Brawo! Wie pani, teraz jest tyle zwolnień planowanych w Wie pani, teraz jest tyle zwolnień planowanych w szkole. Czemu nie mogę powiedzieć